Ale zamiast płakać, posłuchajmy już tygodniowej podsumowania idei u Szymka. Zobaczmy, co nam Szymek powie. Ja dawno Szymka żeśmy nie słuchali. On ma same mądre rzeczy do powiedzenia, więc przejrzyjmy jego przegląd idei z ubiegłego tygodnia. Let's do this shit. Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że Elon Musk zawarł w poniedziałek umowę kupna Twittera za 44 miliardy. Transakcja ta przenosi kontrolę nad platformą mediów społecznościowych zamieszkałą przez miliony użytkowników oraz światowych liderów na najbogatszą osobę na świecie. Musk, który sam siebie nazywa absolutnym zwolennikiem wolności słowa, wielokrotnie krytykował moderację Twittera i chce, aby teraz algorytmy nadawania priorytetów tweetom były jawne i sprzeciwia się przyznawaniu zbyt dużej władzy w serwisie korporacjom reklamowym. Aktywiści polityczni oczekują, że rządy Muska będą oznaczać mniejszą moderację i przywrócenie zakazów dla niektórych osób zbanowanych tam, m.in. dla byłego prezydenta Donalda Trumpa, który notabene już zapowiedział, że nie wróci na Twittera, tak czy jak, nawet jeżeli Musk go odbanuje. Konserwatyści, amerykańscy konserwatyści oczywiście ucieszyli się z perspektywy mniejszej kontroli w serwisie, podczas gdy niektórzy wyrażają obawy, że będzie wzrost częstotliwości tzw. mowy nienawiści. Musk opowiedział się także za wprowadzeniem do serwisu przyjaznych dla użytkownika udogodnień, takich jak przycisk edycji oraz zwalczanie spambotów, tak, które rozsyłają ogromne ilości niechcianych tweetów. Wolność słowa jest fundamentem funkcjonującej demokracji, a Twitter jest cyfrowym rynkiem, na którym dyskutuje się o sprawach istotnych dla przyszłości ludzkości, tak stwierdził Elon Musk w oświadczeniu. I mimo, że Twitter jest wielokrotnie mniejszy niż na przykład Facebook, prawda, to przypisuje mu się bardzo dużą moc sprawczą, m.in. sugeruje się, że mógł on pomóc w wywołaniu powstań w czasie arabskiej wiosny, prawda, poprzez przesyłanie informacji, a także oskarża się go o odegranie roli w szturmie na Kapitol w USA w styczniu zeszłego roku. Natomiast pojawia się pytanie, co to wszystko oznacza, co w tym momencie się zmieni na Twitterze po zakupie przez Muska. A odpowiedź na to, i prawdopodobnie wszystkich was to rozczaruje, jest taka, że tak naprawdę w tym momencie jeszcze nie wiadomo, bo od kilku dobrych dni jest szum bardzo duży w mediach społecznościowych i jedni świętują, prawda, że hurra, teraz wszystko się zmieni, drudzy wyrażają święte oburzenie, że o nie, teraz wszystko się zmieni i tak dalej, i tak dalej. A Szymon nagrywa 3-minutowy segment, w którym nie ma nic do powiedzenia. I pomimo, iż Elon Musk ma takie bardzo libertariańskie, można powiedzieć, obraz swój taki ma, prawda, i takie deklaracje stawia, to deklaracje deklaracjami, ale zobaczymy, jakie faktycznie będą podejmowane działania, bo też nie zapominajmy, że to jest biznes, to też jest decyzja po części przynajmniej biznesowa. I jest w tym momencie tak naprawdę zdecydowanie za wcześnie, zarówno na panikę, jak i jeszcze wyrokować. W tym temacie warto też przytoczyć tweeta, którego Elon Musk popełnił niedawno, właśnie pokazujące... Szymon. O, Jesus, Szymon. Naprawdę? Tego, jak zmienia się przestrzeń dyskusji politycznej, jak przesuwa się okno Overtona tak naprawdę, czyli ta przestrzeń dopuszczalnych w dyskusji publicznej pojęcie idei. I tutaj on pokazuje oczywiście, że strona lewa, czy też bardziej progresywna, ucieka tym dalej na lewo i ludzie, którzy kiedyś stali, byli, że tak powiem, centrolewicowi, można powiedzieć, na tym obrazku, prawda, pomimo iż nie poruszyli się na tej osi poglądów, to w tym momencie są już bliżej prawej strony, ponieważ lewica uciekła tak daleko. Tutaj... Posłuchajcie tego... Okej, okay, słuchajcie. Słuchajcie. Ja posłużę się moją ulubioną techniką, czyli obrazkiem, żeby zilustrować to, co Szymon właśnie powiedział. Ponieważ dla niektórych może nie być jasne, co ten obrazek tak naprawdę ilustruje. Więc słuchajcie, narysujmy sobie oś. Na szczycie tej osi jest dziś. Tak? Dinozaury. I ta oś reprezentuje nasze wierzenia w czasie. Rzeczy na jednym jej końcu są rzeczy, które wierzyliśmy w czasach dinozaurów, czyli nic, ponieważ ludzie nie żyli równolegle z dinozaurami, a na drugiej jest dzień dzisiejszy. No i żeby zrozumieć, że mamy do czynienia z dziś, to musimy rozumieć, że ta oś się cały czas przesuwa naprzód, tak? Ona się cały czas wydłuża. I dlatego jest strzałeczka w tę stronę, a tutaj mamy stabilny koniec, tak? Ponieważ gdzieś był początek ludzi i ich poglądów. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie kogoś, kto stoi na tej osi tutaj i poczekamy sobie na przykład... A,
poczekamy sobie, aż ta oś się troszeczkę wydłuży, na przykład dajmy na to, o, zrobi się dłuższa, to ta osoba ma do wyboru albo pozostać, albo poruszać się razem z tą osią i przesuwać się naprzód, albo stać w miejscu niezależnie od długości osi i wtedy musimy wziąć sobie ten kawałeczek, o, i powiedzieć, że on jest, o, tutaj, oś się robi dłuższa, rzut! Tak, strzałeczkę wyjebało w kosmos. A ta osoba jest dalej tutaj. Albo ta osoba może się na tej osi jeszcze cofać. I... to nie jest kwestia tego, że zaskoczyło nas, że coś jest bardziej z przodu niż było kiedyś. To jest kwestia tego, że nam się nie chce chodzić. To jest kwestia tego, że nam nie chce się nadążać za nowymi rzeczami, które się zdarzyły. I to jest wszystko, co ilustruje ten obrazek. Ja naprawdę... Ja nie wiem, jak można, kurwa, nie rozumieć tego obrazka w ten sposób. Tutaj akurat w tym poście tutaj Klub Jagielloński opisuje swoje doświadczenia w tym temacie i to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ ono jest jak najbardziej prawdziwe, ale warto mieć na uwadze, że dotyczy ona przede wszystkim amerykańskiej, brytyjskiej, ogólnie anglosaskiej sfery publicznej, natomiast w Polsce wygląda to przecież zupełnie inaczej. I o ile w przestrzeni... Tak, Szymu, a jak to wygląda w Polsce? Proszę, opowiedz mi, jak to wygląda w Polsce. Proszę, proszę, opowiedz mi, jak to wygląda w Polsce. Internetowej w Polsce. Oczywiście mamy takie wybiegi w tę stronę bardziej progresywną i gdzieś tam funkcjonują, prawda, pojęcia takie jak normalizowanie, gdzieś tam, czy tam zachęcanie, prawda, do znormalizowania, dawania hormonów dzieciom, prawda, czy tam, czy podważania płci jako zjawiska biologicznego. W sensie, że... No i widzisz, kłamczuszku? Szymciuszku, kłamczuszku? Rozmawiałeś ze mną, powiedziałem ci, że nie daje się hormonów dzieciom, ale jesteś zbyt zakłamany, żeby przyjmować rzeczy, które ci się podaje. Wolisz po prostu swoje pierdololo promować. Istnieją, da się znaleźć w polskim internecie, podkreślam, takie głosy, ale jeżeli popatrzymy na szerszą debatę publiczną, to przecież zmiana jest dokładnie w drugą stronę, prawda? Zaczynając choćby od nie tak dawnego naruszenia kompromisu aborcyjnego, zmiana prawa w tym temacie, co w ogóle zmieniło optykę rozmawiania o tym temacie. Przechodząc do tego, że funkcjonują w polskiej debacie publicznej takie byty, że tak się wyrażę, jak Kaja Godek i jej organizacja, czy Grzegorz Braun ze swoimi postulatami, nawet jeżeli... dopuszczalnych w dyskursie publicznym pojęcie idei. I tutaj on pokazuje oczywiście, że strona lewa, czy też bardziej progresywna, ucieka tym dalej na lewo i osi poglądów, to w tym momencie są już bliżej prawej strony, ponieważ lewica uciekła tak daleko. Tutaj akurat w tym poście tutaj Klub Jagielloński opisuje swoje doświadczenia w tym temacie i to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ anglosaskiej jest najbardziej prawdziwe, ale warto... Wygląda to przecież zupełnie inaczej. I o ile w przestrzeni internetowej w Polsce oczywiście mamy takie wybiegi w tę stronę bardziej progresywną i gdzieś tam funkcjonują, prawda, pojęcia takie jak normalizowanie, czy tam zachęcanie, prawda, do znormalizowania, dawania hormonów dzieciom, prawda, czy tam, czy podważania płci jako zjawiska biologicznego, w sensie, że istnieje. La 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 tra ta 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 ta. Szymon, tra la 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 la, Szymon, tra la 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 la, Szymon, tra la la Szymon, tra la la Szymon, dinozaurem jest. Szymon, tra la 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 la, Szymon,
Tra la 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 la. Szymon. Tra la la Szymon. Tra la la Szymon. Innusiem nam jest. Zobaczcie. To nie jest trzecie oko, to jest jego jedyne oko, bo widzimy go z profilu. Zobaczcie. Po prostu wymaskuje go jako prawdziwego dinozaura, no. Teraz potrzebujemy nie, to muszą być, my tu potrzebujemy zębiszczów potrzebujemy. I nozdrza jeszcze zapomniałem zrobić. To jeszcze nozdrza musimy dodać. Słuchaj, jeżeli taki ładny obrazek jest dla niego przemysłem pogardy... Zobacz, czy ja... Co jest dokładnie obraźliwego w tym, że zrobiłem z niego dinozaura? Co jest dokładnie w tym obraźliwego? Powiem ci tak. Gdyby... Już dużo bardziej obraźliwym odnajduję to, co ten lipkowy komentator zrobił z moim wizerunkiem, kiedy przerobił mnie na klauna. Ponieważ zrobił to w bardzo brzydki sposób, bardzo niemiły sposób, a ja tutaj Szymonowi nie próbuję eksponować jakichś jego cech poza byciem dinozaurem. Nie próbuję mu wmawiać, że jest, nie wiem, brzydki. Zobaczcie, jaki jest ładny dinozaur. Ja tylko poświęcam swój czas na streamie, czas, za który wy mi płacicie, w możliwie produktywny, kreatywny i progresywny sposób, jaki tylko mogę, tak? To jest tak, że powiedz mi, gdzie indziej pójdziesz, żeby dostać Veloci Szymonoraptora. No nigdzie nie pójdziesz, taka jest prawda. Nigdzie nie pójdziesz, ponieważ nikt inny nie dostarczy ci Veloci Szymonoraptora. I właśnie dlatego jesteś tutaj i mówisz: o, doceniam tego Ralindela. Ja to go doceniam. On nam pokazuje prawdziwe szpony. Szpony Szymony. I właśnie o to chodzi. Właśnie po to tu jesteśmy, tak? Nie twierdzę, że jest reptilianinem, twierdzę, że Szymon jest po prostu dinozaurem, reliktem czasów, które były kiedyś, tak? Nie. Zobaczcie, czy to jest obraźliwe dla Szymona? To jest po prostu urealnienie jego wizerunku, sprawienie, że ten... Nie, chwila. Sprawienie, że ten dinozaur teraz wydaje się taki bardziej... O, zobaczcie. Nie podoba mi się to. Wolę go tak... Wolę go na płaskich. Czy sugeruje... Nic takiego nie sugeruje. Proszę mi nie implikować takich rzeczy. Ten stream jest nie tego, nie przemocowy. Też za dużo.
Co dużo. No i teraz mamy do czynienia z Szymonozaurusem Rexem. I to jest jedyne, co wam chciałem dowieść. Szymonozaurusa Rexa. Nie, to się... Export, tutaj. Dajcie mi tylko szybciutko jeszcze przyciąć, żeby było prawidłowo. I wiecie, i ja po prostu, tak jak wielokrotnie mówiłem, jestem tylko błaznem z internetu i dostarczam wam rzeczy, które dostarczy wam każdy przyzwoity błazen z internetu. Czyli na przykład Szymonozaura, no. Tak jak powiedziałem, po to tu jesteście, za to mi płacicie i tyle, i tyle. Wrzucam to na tego i jedziemy dalej ze słuchaniem Szymona. Da się znaleźć w polskim internecie, podkreślam, takie głosy, ale jeżeli popatrzymy na szerszą debatę publiczną, to przecież zmiana jest dokładnie w drugą stronę, prawda? Zaczynając choćby od nie tak dawnego naruszenia kompromisu aborcyjnego, zmiana prawa w tym temacie, co w ogóle zmieniło optykę rozmawiania o tym temacie. Przechodząc do tego, że funkcjonują w polskiej debacie publicznej takie byty, że tak się wyrażę, jak Kaja Godek i jej organizacja, czy Grzegorz Braun ze swoimi postulatami, nawet jeżeli postulaty tych osób są nierealizowalne w polityce w tym momencie, to mówi się o nich, funkcjonują one, można powiedzieć, w mainstreamie polskiej polityki, mówi się po prostu o tym. I okno Overtona, w ogóle zacznijmy od tego, że ono nie tyle się przesuwa tak bardzo, co rozszerza, prawda, bo te postulaty po stronie progresywnej dalej są istotne i dalej są widoczne w przestrzeni publicznej, nigdzie się nie wybierają. Natomiast ludzie, którzy ochoczo podają tego typu właśnie obrazki Ilona Maska, narzekając na to, mam wrażenie, że nie zauważają, że w ostatnich latach ta zmiana okna Overtona w Polsce jest zdecydowanie w drugą stronę, w stronę konserwatywną. Nawet takie pietułki, za przeproszeniem, jak to, że Janusz Korwin-Mikke jakiś czas temu, prawda, rapował o wieszaniu socjalistów, nie? No już pomijając komentarze wszystkie, które do tego padły, no to już wszyscy są przyzwyczajeni, że takie rzeczy się zdarzają, prawda? Natomiast... Nie są. Ej, mam kontrtezę do tego, co Szymon powiedział. Na przykład w kwestii... Bo on przytacza konkretne przykłady. Tak? Przytacza. Powiedział tego. Pamiętacie, co się pojawiło jeszcze ostatnio w polskiej debacie publicznej? To, że aborcyjny Dream Team powiedział, że w 32 tygodniu ciąży pomagały przy aborcji. Albo to, że aborcyjnemu Dream Teamowi dramatycznie wzrosła liczba zgłaszających się osób po ogłoszeniu wyroku Trybunału. Ponieważ więcej osób się dowiedziało, że w ogóle są źródła i opcje, żeby tej aborcji dokonać. Może jeżeli chcemy rozmawiać o tym faktycznie, jak wygląda przesuwające się okno Overtona, no to porozmawiajmy o tym, że w kolejnych miejscach organizują się parady równości. Nie chcemy o tym porozmawiać? Nie chcemy porozmawiać o tym na przykład jak... No, nie wiem, zastanówmy się, obalane są kolejne strefy wolne od LGBT? Bo tak, jasne, dzieją się takie chujowe rzeczy jak akcje Fundacji Pro, ale spotykają się też z coraz większym oporem, więc może to wcale nie jest tak, że okno Overtona ucieka w Polsce w prawą stronę. Może to jest tak, że ten dyskurs się coraz bardziej polaryzuje i z tym bym się zgodził. To znaczy, że jakby w ogóle zakres akceptowalnych tematów ucieka w obie strony naraz. Ale absolutnie nie w ten sposób, że nie, w Polsce się robi prawicowo. Gdyby Zandberg rapował o wieszaniu księży, no to mielibyśmy przecież ogólnopolskie, prawda, larum i... W odróżnieniu od Korwina, Zandberg nie jest debilem. Wyrażanie świętego oburzenia przez kolejne 5 miesięcy. I oczywiście to oburzenie wobec Korwina też było, ale myślę, że jednak znacznie miejsce i ludzie jednak oswajają się z tego typu retoryka. A by the way,
Korwin pozywa w potylicę za to, że oni mu wytykają denializm Holokaustu. To już jest w ogóle cud, miód i orzeszki. Gdzieś tam się w przestrzeni publicznej zdarza, nawet jeżeli nie ma bezpośredniego wpływu na to, co się realizuje w polityce, to istnieje w dyskursie publicznym. I zwróćmy choćby nawet uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość przecież 10 lat temu, powiedzmy, no to byli ci jednoznacznie najbardziej konserwatywni ludzie w polskiej polityce, prawda? Najbardziej prawicowi, jakkolwiek to nazwiemy. No, dalej są, może nawet bardziej, ale na przykład właśnie w porównaniu do Konfederacji, czy tam jakichś satelickich organizacji orbitujących wokół niej, no w tym momencie nawet PiS nie wygląda aż tak konserwatywnie jak tamte organizacje, więc ta zmiana następuje, ale nie tak jak w krajach anglosaskich i warto o tym pamiętać. Gówno prawda, szczególnie jakby próba obalenia Roe v. Wade w Stanach w tej chwili. No, LPR, Ruch Narodowy, dokładnie, nie? Tego, ONR. Te rzeczy nie istniały wcześniej. Ale zobaczcie, w Stanach w tym momencie jest obawa, że zostanie obalone Roe v. Wade, tak? Czyli ustawa zapewniająca na poziomie federalnym prawo do aborcji. No więc... Hej Gryficowa, hej Alesa. Ja nie wiem jak on to wymyśla. W sensie, wiem. Po prostu Szymon jest tak do tego stopnia zaściankowy, że on nie widzi tych rzeczy. Ale no... Niestety jego zaściankowość informuje bardzo dużo osób. Kolejno, ciekawostka. Opublikowany został raport demograficzny o uchodźcach z Ukrainy w Polsce. I jak się okazuje, w ogóle jest to pierwszy raport przedstawiający dokładne szacunki dotyczące liczby Ukrainek i Ukraińców, którzy przebywają w Polsce, a także pokazujący miejsce ich pobytu. I w ogóle okazuje się, że liczba ludzi mieszkających w Polsce pierwszy raz w historii przekroczyła 40 milionów, a nawet jest to prawie 41,5 miliona. Obecnie w Polsce przebywa... Bazunia! 41 milionów! Ło w kurwie! Cóż to za jak tu się pięknie dzieje, proszę państwa. Prawie 3 200 tysięcy Ukraińców i to nie są, nie wszyscy oni wjechali w ciągu ostatnich 2 miesięcy, no też pamiętajmy, że wcześniej też była całkiem spora ilość, to są dane na 1 kwietnia i co ważne, 70% z tych, którzy przyjechali po 24 lutym, przebywa w dużych miastach. Możemy zaobserwować skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu populacja Rzeszowa wzrosła o 53% w ciągu tych 2 miesięcy, ponad 2 miesięcy, zaś Warszawy o 15%. Stolica Polski po raz pierwszy w historii ma ponad 2 miliony mieszkańców. Link do tego jest... Jest link do tego. Jestem bardzo ciekaw Łodzi. Bo Łódź jako jedno z ostatnich miast Łódź jako jedno z ostatnich miast w Polsce, dużych miast, się kurczyło. Szymon? Gdzie jest link do tego? Oczywiście w opisie, jeżeli ktoś chce przeczytać resztę. Szymon? Gdzie jest link do tego? Ej, lol. Dobra, muszę tego sam poszukać. Łódź, 757 tysięcy mieszkańców! O, wow! Łódź jest czwarta, nie trzecia! O, wow! O, wow! Kraków pod milion! Kraków 957 tysięcy ludzi. A Łódź jest czwarta, uważajcie. Za Wrocławiem. Wrocław 829 tysięcy. Pomyślcie, Łódź była druga na początku lat 90. O kurwa. No tutaj Poznań ma 616 tysięcy według tych liczb. Ja pamiętam, jak Poznań miał 400 coś. Gdańsk sam? 628 tysięcy? I Warszawa 2 miliony. Ej, strasznie pozytywnie to odbieram. Czujesz się zastraszony przy takich liczbach? Tarnów ma około 100 tysięcy?
tu jest cały raport. Chcecie raport? Wrzucę wam link do tego raportu. Wrzucę wam link do tego raportu. Do Wrocławia przybyło 300 tysięcy ludzi, nie? To by tłumaczyło, dlaczego Wrocław nagle się zrobił trzeci. Bo do Warszawy 470, do Łodzi 114, do Krakowa 229, do Katowic 302 tysiące. Do Wrocławia też 302 tysiące. Poznań 100 tysięcy. Tutaj jest tylko tak. Tutaj jest Szczecin, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Białystok, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów, Kraków i Katowice. Stan na 11% mieszkańców Białegostoku stanowią Ukrainki i Ukraińcy, nie? O, wow. Bydgoszcz też 11%, Gdańsk 25%. O kurwa. Wow. Katowice 25%. What? Kraków 19%. Lublin 17%. Łódź 11%. Poznań 14%. Hej Nazire. Rzeszów 35% to Ukrainki i Ukraińcy. Szczecin 13, Warszawa 13, Wrocław 23. O, wow. Ej, ale to może nieść ze sobą tyle zmian. To może bardzo zmienić zarówno nastroje, jak i jakby nastawienie Polaków do wielu tematów. Także Polaków, którzy postanowią zostać Polakami ukraińskiego pochodzenia. Dawcy pizzy. Adam Pawłowski, Zakubia, Kiecyk-Kiliński, Małgorzata Sajnow, Czubeska, Neuroshima, Ranafe, Elej, czy jestem Janek i Karolina Ochlik. Osoby dające kawę z ciastkiem, Milia Gierynowicz, Michał Piotrowski, Hypatia, Krzysztof Karliński, Kamil Kuligasza, Prawny Kucyk, Intajaka, TBM32, Marysinka, Cukrzyś, Miki, Fiki, Emil i Chrysku. Osoby dające kawę z kawę, Drowka, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk, Cukrowy, George Soros, Lewatia, Martynowiczek, Aleksandra, Jemierz, Maciej, Zgadza, Siemierz, Silwanyka, Karolina, Rewo, Aziu, Robin, Veron, Mi, Barnaba, Adam i Heinryk i dawcy herbaty. Dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Wlubel, Sprzęt, Kusek, Wózka, Herbaciera, Hipko, Dziejczyk, Lekadar, Paweł, Pawlik, Call Me, Fej, Antybrisler, Iton, Inżynier, Pilny, Cezary, Gruby, Mephisto. Yo.